Izabela Marcisz, to nie był twój kluczowy start na tych Mistrzostwach Świata. Niemniej chciałem zapytać o wrażenia, o to, jak oceniasz swój bieg dzisiejszy w kwalifikacjach. Każdy bieg jest moim docelowym, ale tak, no dzisiaj powalczyłam ile mogłam, tak jak zawsze to robię, mimo wszystko, że to był sprint. Jestem chyba zadowolona, narty były bardzo dobrze przygotowane, trzymały, więc cieszę się, że udało mi się dobrze zjechać z jazdy, bo to też było dla mnie dzisiaj ważne, więc mimo wszystko jestem zadowolona. Ja powiedziałem, że to nie był kluczowy start, bo wiadomo, że jednak ty jesteś bardziej z tych długodystansowych zawodniczek, a nie takich tam 1200 i do mety. No może troszkę tak to wygląda, ale no też nie chciałabym gdzieś tam tego sprintu, tak jak zawsze, odpychać na bok. No ale teraz będzie jeszcze team sprint, gdzie myślę, że też będę mogła powalczyć i zrobię wszystko, żeby to poszło w dobrą stronę. No a później te biegi dystansowe, więc już będę chyba mogła już się pokazać z takiej lepszej strony. No i od razu uśmiech oczami widać, to bardzo dobrze. A propos tych biegów dystansowych, bardziej bieg łączony czy bardziej dziesiątka łyżwą? Który tak w myślach tobie lepiej pasuje? Obydwa. Myślę, że obydwa, bo one jak dużo się sobą nie będą różnić, bo do obydwu podejdę tak samo i no i myślę, że chyba i jedno i drugie, tak jakoś nie nastawiam się na jeden docelowy, bo wiadomo, że wszyscy pewnie liczą na tą dziesiątkę łyżwą, ale też nie chciałabym tej piętnastki gdzieś tam odsuwać, że ona nie pójdzie, bo chciałabym ją też dobrze pobiec. To jeszcze dwa pytania. Pierwsze o twoje ogólne samopoczucie. Jak ty się czujesz tu w Oberstdorfie? Jaką dyspozycję przywiozłaś? Co pokazują treningi i gdzieś tam takie starty kontrolne? Co przywiozłam? Na pewno przywiozłam już teraz dobry humor, tak, dużo uśmiechu na pewno tutaj też przywiozłam i cieszę się, że jest taka ładna pogoda, co na pewno sprzyja temu wszystkiemu. I co jeszcze tutaj przywiozłam? Myślę, że dobrą formę, myślę, że jestem w dobrej dyspozycji, czuję się bardzo dobrze, czuję się już zdrowa, wszystko jest już w jak najlepszym porządku, więc teraz tylko walczyć. A propos pogody, to miało być moje ostatnie pytanie, jak się biega przy kilkunastu stopniach Celsjusza? Okej, dzisiaj startowałyście, było jeszcze w miarę chłodno, ale treningi już były w takiej aurze, widziałem, mocno słonecznej. Tak, no ja mi się właśnie przypomina 2 lata temu Zeffelt, no praktycznie jest taka sama pogoda, ta sama temperatura i myślę, że no, na biegach dystansowych będzie trzeba biec w krótkim rękawku, bo no, to jest taka temperatura, że już sobie można na to pozwolić. No to są bardzo ciekawe Mistrzostwa Świata i tak jak było w Zeffelt, tak tutaj, no po prostu... Cieszę się, że jest tak ładnie i że to jest coś innego niż mieliśmy w Waukati, bo tam mieliśmy naprawdę bardzo zimno, a tutaj jest po prostu już wiosna. To niech ta radość też towarzyszy twoim wynikom dalszym. Tego ci życzę, za dzisiaj dziękuję. Dziękuję bardzo.